Cześć, witajcie, a dzisiaj w tym odcinku pokażę Wam, jak po prostu w praktyce działa tłumaczenie rozmów na żywo w najnowszych Samsungach Galaxy S24. Okej, jak wiadomo, w Galaxy S24 mamy to właściwie wsparcie, mocne wsparcie do AI, a ja w tym odcinku chciałbym Wam pokazać na żywo, jak wygląda na przykład tłumaczenie rozmów również na żywo, jeśli na przykład dzwonimy sobie za granicę albo rozmawiamy z kimś, kto nie mówi w naszym języku. My na przykład mówimy w języku polskim, no i chcemy się dogadać na przykład z Niemcem, który jest w Niemczech, chcemy sobie zarezerwować hotel i tak dalej, ale wiadomo, no w praktyce pokażę Wam po prostu poprzez rozmowy. Będę po prostu gdzieś dzwonił, najlepiej wejdę sobie w Google Mapsa i tutaj na przykład, nie wiem, znajdę sobie jakieś miasto, no i właściwie bez przeciągania spróbuję gdzieś się dodzwonić, na przykład niech to będzie, załóżmy, nawet jakaś tam restauracyjka i tak dalej, zapytam na przykład, do której jest otwarta, co tam może mają i tak dalej, zobaczę, jak mi to wyjdzie i na przykład mam te informacje, restauracja jest otwarta, mogę sobie zadzwonić, klikam zadzwoń, jest numer niemiecki, roaming jest włączony, także tutaj akurat nie ma problemu, no i włączam teraz asystenta połączeń. Jak widzicie, mam tu opcję tłumaczenie na żywo. Ale zatem wcześniej włączę sobie jeszcze tryb głośnomówiący. Zaraz mi się tutaj pewnie coś pojawi. Dzień dobry. Thomas, dzień dobry. Saf. Guten Morgen. Dzień dobry. No. I właściwie klasycznie, w większości przypadków, bo nie ukrywam, wcześniej to też testowałem, no niektórzy albo nie wiedzą, o co chodzi, albo po prostu nie wytrzymują i się rozłączają. Próbujemy dalej do jakiejś innej restauracyjki, tutaj widzimy, że jest otwarte, również bierzemy telefon, numer i jeszcze raz dzwonimy. No bo za pierwszym razem się nie udało, ale może za drugim. Jeszcze raz telefon, właściwie numer niemiecki, osoba przebywająca, znaczy no będąca w Niemczech, odbierze jako Niemiec i zaraz zobaczymy, co tam się uda w ogóle powiedzieć, czy się uda dogadać. Dzień dobry. Dieser Anruf wird übersetzt und direkt mit Untertiteln versehen. Guten Morgen. Dzień dobry. Chciałbym zapytać, czy będzie dzisiaj dostępny stolik? No tak na przykład. Hallo. Ich möchte Sie fragen, ob heute ein Tisch verfügbar sein wird. Zum Beispiel. Ja. Widzę, że ma Pani dobrą zabawę. Właściwie to testuje tylko tłumaczenie w telefonie. Bardzo przepraszam tą panią, ale słyszałem, że już troszeczkę się śmiała. No po angielsku nie chcę próbować, bo właściwie testuję to rozwiązanie. No coś tam da radę, no już za drugim razem się udało. No to zobaczmy tutaj, ja akurat jest tutaj zamknięte, na przykład jakieś miejsce Loris, też zamknięte, czyli to jeszcze nie ta godzina, bo teraz mam w sumie 14, jeszcze zamknięte też, może coś innego. Wkrótce zamknięte, to chyba coś jakaś, nie wiem, kuchnia śniadaniowa, coś takiego. Dobra, spróbujmy się dodzwonić teraz jeszcze tutaj. Tłumaczenie na żywo. No dobra, zobaczmy, jak tutaj wyjdzie. Jak widzieliście, no jakoś to działa. Na początku jest ta informacja, że jakby jest połączenie tłumaczone, osoba to słyszy. Dzień dobry. Hallo. Dieser Anruf wird übersetzt und direkt mit Untertiteln versehen. Guten Morgen. Dzień dobry. Chciałbym zapytać, czy mogę zamówić jedzenie na wynos? Hallo. No właśnie. No i pani się rozłączyła, no bo znów pomyślała, że coś jest dziwnego. Dobrze, jakaś tam jeszcze restauracja La Roque akurat zamknięta. Nikopolis też zamknięta. Basil też zamknięta. Coś innego. No, jakaś taka, jakiś kebab, coś podstawowego, no ale spróbujmy tutaj, czy na przykład na wynos coś jesteśmy w stanie zamówić. Tłumaczenie na żywo. Próbujemy. Jeszcze raz będzie informacja na początku. Właściwie za każdym razem, że dzwonimy i będzie tłumaczone, to mówi właściwie to AI. Próbujemy jeszcze raz. Dzień dobry. Hello. Hallo. Dieser Anruf wird übersetzt und direkt mit Untertiteln versehen. Guten Morgen. No, tak myślałem.
No jak widzicie, w praktyce generalnie to działa. Technicznie jest to zrobione w ten sposób, że rzeczywiście jesteśmy w stanie się dogadać. Natomiast no nawet w jakichś takich restauracjach, nie wiem czy to są jakieś lepsze czy gorsze restauracje, no powinni być w sumie bardziej tacy, no przynajmniej cierpliwi. Natomiast no jak widzicie, no nie każda osoba jeszcze wie, że być może coś takiego jest i nie chce ewentualnie czekać i troszkę jest może zakłopotana i się rozłącza. No spróbujmy jeszcze raz tutaj do jakiejś restauracji, zapytamy, nie wiem, na przykład czy będzie jakiś wolny stolik na dziś wieczór, powiedzmy. Dzień dobry, chciałbym zapytać, czy dzisiaj będzie wolny stolik. Hallo. Dieser Anruf wird übersetzt und direkt mit und. No, czyli ktoś też pomyślał, że znów jest coś dziwnego, że dzwoni, nie wiem, jakiś bot i tak dalej, jakaś kuchnia azjatycka. Mam nadzieję, że tutaj po niemiecku też mówią. Spróbujemy jeszcze tutaj. No, jak widzicie, na razie no, okazuje się, że rzeczywiście ta funkcja działa, ale w praktyce no, ludzie jeszcze są chyba do tego no, nie przekonani. Po prostu nie wiedzą o tym i jeszcze się nie mogę dogadać z nikim póki co. No dobrze, ale dzwonimy dalej. Zresztą no, po prostu widzicie, jak to na żywo wygląda. Nic tutaj nie ściemniam, po prostu widzicie, jak jest. A szkoda, bo fajnie było, jakby ludzie generalnie dali temu szansę. Tu chyba się nie dzwonimy, nikt nie odbierze. Dobra, nie przeciągajmy. Próbujmy jeszcze. Może niech to już nie będzie restauracja, tylko na przykład, nie wiem, hotel. W hotelach jest wiele takich tych czasomilaczy na początku przywitań, ale na przykład, nie wiem, no dajmy na to stację paliw. Zapytam, ile kosztuje paliwo. Tu przynajmniej pewność, że raczej będą otwarte przez całą dobę. Numer dziwny, jakiś taki krótki. No ale jest prefiks niemiecki. Czyli coś tam, jakiś automat nam odebrał. No to może jakiś Janson Tankstelle niech będzie. Spróbujmy tutaj zapytać się, po ile mamy diesla. W sensie benzyna, diesel. Dzień dobry, chciałbym zapytać, po ile jest diesel dzisiaj? Hallo. Dieser Anruf wird übersetzt und direkt mit Untertiteln versehen. Hallo, ich möchte Sie fragen, wie viel Diesel heute ist. No. No dobra, to już może takie na pograniczu, bo chyba rzadko kto dzwoni na stację benzynową i pyta, po ile diesel. Dajmy jeszcze ostatnią szansę. Może to będzie jakaś szczęśliwa restauracja, kawiarnia. Zobaczmy, czy tutaj uda mi się zapytać, czy będzie na przykład, no w sumie w kawiarni chyba się stolików nie rezerwuje, przynajmniej w takich zwykłych. No zapytam, czy jest opcja dostarczenia na wynos jakiegoś jedzenia. Dzień dobry, chciałbym zapytać, czy jest możliwość dostarczenia jedzenia na wynos? No i tak to wygląda, czyli no w praktyce funkcja działa. Jeżeli mielibyśmy po drugiej stronie na przykład, no w tym przypadku Niemca, chociaż tych języków to jest multum, który by zechciał poczekać i rzeczywiście porozmawiać z nami, słysząc no właściwie no nie tyle nas, co tego bota po prostu i z nami rozmawiał, to by zadziałało. Tak więc no jeżeli Samsung nam to pokazywał jako demo, to tam nie było z tym problemu i rzeczywiście dało się rozmawiać. I rzeczywiście jak widzieliście, to co ja powiedziałem było tłumaczone poprawnie, albo nawet jak ktoś tam, nie wiem, mówił was, albo guten morgen i tak dalej, no to było w porządku. No ale w praktyce to jest tak, że no nie wiem, może za 20 razem by się udało wam na przykład zarezerwować stolik albo załatwić coś w hotelu i tak dalej, ale no na ten moment jednak znajomość języka i tak tutaj po prostu bierze górę, bo po prostu no wtedy się dogadamy, a tutaj jeżeli chodzi o to AI, no jest fajnie, że przede wszystkim to jest tutaj na pewno zdecydowanie potencjał.
Natomiast, no jak sami widzieliście, w praktyce można dzwonić w różne miejsca i to się może uda, ale prawdopodobnie się chyba póki co nie uda, bo jeszcze no, ludzie nie są no, na tyle już przynajmniej zaznajomieni z tym, że coś takiego jest i nie chcą po prostu z nami konwersować, nawet na potrzeby testów. Tak więc, jeżeli chodzi o ten materiał, w praktyce zobaczyliście, jak to wygląda. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, był przydatny i być może jakby się zastanawialiście, jak to wygląda właśnie tak na żywo, a nie gdzieś tam jak Samsung Wam to prezentuje na reklamie, no to już to widzieliście. Tak więc w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Dzięki oczywiście, że oglądaliście. Łapkujcie, jeśli się Wam podobał, subskrybujcie, aby być na bieżąco z kolejnymi. No i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnych filmach.